Walczono na lądzie i na wodzie. W 7. Spartakiadzie gminy Zebrzydowice nie zabrakło emocji i zaciętej walki. Ścigano się m.in. kajakami i rowerkami wodnymi. Koła gospodyń wiejskich konkurowały w przebieraniu grochu i fasoli. Nie zapomniano także o konkurencjach dla dzieci i całych rodzin. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia główny, jednocześnie autor większości konkurencji. Tegoroczne zawody były już 7. edycją z kolei Spartakiad gminy Zebrzydowice. Zaplanowaliśmy 8 konkurencji. Były to konkurencje dla dzieci, dorosłych, rodzin i oczywiście również startowali strażacy. Zawodnicy dopisali, tak jak i pogoda, mieliśmy troszeczkę strachu. Wyniki ustaliły się w trakcie dzisiejszych konkurencji. Były konkurencje wodne, nawet z użyciem elektroniki, to był cymbergaj. No i oczywiście takie dla dzieci wyścigi. Po podsumowaniu wyników wszystkich zaplanowanych konkurencji okazało się, że najlepsze sołectwo to Marklowce Górne. Zapytaliśmy sołtysa o to, jak udało mu się stworzyć drużynę, która rozgromiła 3 pozostałe sołectwa. Po prostu udało mi się zmobilizować drużynę, która nie zawiodła i cieszymy się wszyscy, a głównie to jest zabawa i po wyrównanej walce żeśmy zwyciężyli, także jest zadowolenie, ale nie popadamy w jakiś optymizm. Znaczy jest to miejscowość niewiele ponad 1000, jednak udaje nam się tak integracja tej miejscowości, tej ludności jest tak znamienna, że wystarczy tylko rzucić hasło i się znajdują chętni do wszystkiego, i do prac, i do sportu. Jak dodaje sołtys, walczyć trzeba było nie tylko z przeciwnikiem, ale również z przyrodą. Nie lada wyzwaniem była konkurencja rzutów dętką. No, miałem rzut dętką, jak to wspomniano, przeze mnie wymyśloną, wiatr trochę znosił te dętki napompowane, no ale udało się. Obserwując ostatnią konkurencję, w której walczyli strażacy, możemy być pewni, że nieważne na czym członkowie ochotniczych straży pożarnych i tak na miejsce zdarzenia są w stanie dotrzeć, a sprzęt strażacki potrafią obsługiwać nawet z zamkniętymi oczami. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Przemysław Lose.